Dobry. Kawusia z rana jak śmietana. Land Rover. Land Rover. Land Rover. Co stuka? Bo on stuka. Bo dzięcioła zeżar. Przyjechał znajomy. Mam takiego, taką ferajnę tutaj. Jeździ Range Roverem. Haha, twój stuka, mój nie stuka. Tak było. I teraz? Co się stało się? Przyjechał Range Rover, bo nie ma silnika. Dlaczego? Bo stuka. Nie śmiej się, dziadku, z jego wypadku. Pamiętaj. Taka przestroga. Słuchajcie, fajna dzisiaj pogoda. Robimy landka. Landek będzie robiony. Wczoraj, słuchajcie, wymęczone, wypocone, wykurkurte, gotowane, wszystko, wszystkie psy na tym zawieszałem. Robiłem to Alpine Window. Najgorsza uszczelka, jaką kiedykolwiek w życiu zakładałem. Robiłem lewą stronę, prawą stronę. Słuchajcie, żeby to założyć, może oryginalna byłaby inaczej. To jest wiadomo, podróbka chińska. I żeby to założyć, ja sobie specjalne narzędzia do tego wykonałem i tak dalej. No masakra, to jest masakra. Wiecie co, żeby to... Katastrofa. To jest parę godzin pracy, wierzcie mi, parę godzin, dla mnie parę godzin. Także dzisiaj, jak nie będzie padało, to może tutaj pomalujemy jeszcze w koło, ale dzisiaj, dziś, czekajcie, tu się zabije. To, tutaj, tu, będziemy uszczelniać szyberdach. Ten samochód ma dwa szyberdachy i ten już zrobiłem, z tego woda nie cieknie, ale tam woda cieknie. Także to trzeba uszczelnić. Jak to będziemy robić? Pokażę ci krok po kroku. Także kawusia i... Zajdę stąd, bo się zabiję. Muszę to moje rusztowanie przestawić i robimy dzisiaj szyberdach. Bo cieknie. O. To tutaj tylko jest brudek od kurzu, od tego od roboty. O. O, widzicie, patrzcie, kapie. O. Kapie. Także nie ma kapać. Także go robimy. A przy okazji pokażę wam ten Range Rover, jaki on jest ładny w środku. Jaki on jest ładny w środku. Zobaczcie. Trochę go folią powinien, zobaczcie. Webbus to wszystko w elektryce. Automat i tak dalej. Ładne auto. I ten zapach niepowtarzalny. Zapach. Jest ok. To jest zapach starego samochodu. Uwielbiam. Uwielbiam. Skoro miałem coś głupiego powiedzieć, ale dobrze, że się ugryzłem w język. Nie powiem wam co. Dobra. Robimy tutaj ten. Jak to będziemy robić? Musimy najpierw kompletny szyberdach rozmontować. Ja to już zapomniałem. Ja robiłem tył, a już zapomniałem, jak to się robiło. To trzeba było tak. Ten zawias tutaj rozmontować. Otworzymy to. Tą żaluzję trzeba tutaj odkręcić. To jest parę śrubeczek. To naprawdę pójdzie fajnie. To są dwie żaluzje takie. Jak się zakłada, to trzeba odkręcić. O. To wszystko pościągamy i uszczelnimy. Do roboty! Derebety, gipko, i macho ci tą ręką. I jak powiedział, tak zrobił. Zaczniemy sobie tutaj teraz od... O, tu widzę, że tu jednej śrubki brakuje. Ale tu jest jedna. O kurde, co to za gwinty dziwne. To się nie mieści, to za duże, przecież to jest krzyżak. Jakie dziadostwo. Śruby jakby były wyrobione, a nie mogą być wyrobione. Ale muszę sobie tego zdjęcie zrobić, zaraz zobaczymy, jak to wygląda. What? Ciort, a nie śrubka. No kurde, powiem wam, że no nie odkręcę. Zobaczcie, narzędzi się naprzynosiłem, różnego rodzaju śrubokręty. Nie, jest tak dowalona, kręci się tam, już główka się obrabia i to wszystko, no.
Nie chciałbym tego zerwać, no, ale nie będę miał chyba innego wyjścia. Będzie bez żaluzji potem, no bo jak to potem naprawię? Cholera, no szkoda, no. Ani tego przytopić, bo to wszystko to jest plastik, tu jest guma. Muszę pomyśleć. Może mi się uda tam wcisnąć jakiś płaski, taki większy. No zobaczymy. No ciężko tak nagrywać, kurde, jak się ma tylko jedną rękę, no. Tak to nie będzie, tak nie będzie, tak się nie da. Nie da się. O, tak będzie. Widać? Nie będzie widać. Będzie coś tam widać. Muszę to zrobić, bo podłoga zrobiona jest w Landim, a woda cieknie na nią. No to jest głupota, no. Kupę pieniędzy wydane na remont podłogi, a podłoga cieknie. Czasem się udaje takie coś odkręcić, jak nie krzyżakiem, to płaskim. Te stare śruby, jeżeli tam woda ciekła, to on jest tam przydrzewiała jest, no. I to tak zdrowo. Nie wejdzie. Taki malutki. Można zapomnieć. Bez żubrówki do Land Rovera nie podchodź. Trzeba sobie sok z żubra wypić. I nie wiem co dalej. Muszę przemyśleć. Przerwa techniczna. Oj, to mi się praca zaczęła z szyberdachem. Zerwałem to. Zerwałem. Boli mnie to bardzo. No a co mam zrobić? Oj. I tam jest jeszcze teraz po drugiej stronie druga śrubka. Ciekawe, czy się odkręci. No, stare auto. Panie, dlaczego naprawa starego samochodu tyle kosztuje? No właśnie, dlaczego? Tu macie bardzo prostą odpowiedź. Bo to nie wystarczy wziąć śrubokręta i odkręcić śrubkę. Tylko zazwyczaj ta śrubka jest zapieczona, zardzewiała. O, patrz, to nawet zaślepka jest. Ja pierniczę, ale amelinium. Tu nie widać, czekajcie, kurde. Jak ja mam to wam pokazywać? Nie będzie żaluzji w takim układzie. Tak mi się coś wydaje. Ona tam i tak jest na cholerę potrzebna, ale... No, będzie to samo cholerstwo chyba. Wiecie co? Dosłownie. Ulega samorozkładowi. W palcach się kruszy. Nie będzie żaluzji. Tak to dziadowskie plastiki Land Roverowskie. No, kawałki odpadają. Dobra, tutaj mamy teraz kolejne dwie śruby. Jak to Basia mówi, gwiazdkowe? Ja mówię, nie, świętojańskie. Gwiazdkowe śruby mam. Świętojańskie. Gwiazdkowe śruby, gwiazdkowe. Tak, gwiazdkowe śruby. A tam mamy, bo od drugiej strony przykręcone, nie, najpierw tu, zawias. Pójdzie w ogóle, czy nie? A! Poszło.
A wy teraz nie widzicie, co ja odkręcam. Światło. To, szybkę. Dzisiaj teraz tą drugą. Tu przynajmniej łatwo idzie. Dobra. I ta szyba już powinna tutaj odejść. Jedna szybka, druga szybka wypadają. O. I ta szyba już to jest ruchoma. Teraz musimy odkręcić to. Nie pamiętam, jak się to robiło. Te bolczyki się tutaj wyciągało, wybijało, wiecie? Te bolce trzeba było tutaj wybić i ta szyba wyjdzie. Inaczej tego nie szło wykręcić. Jak dobrze pamiętam. A chyba to dobrze pamiętam. Ma tu regulacja, tak, to nie szło tego inaczej, bo tutaj obejrzę to jeszcze dokładnie, żeby was błędnie wprowadzić. Bo to musimy zdemontować, ale chyba ja te bolczyki wybijałem. Najpierw ja brałem WD-40, psikałem tam, potem je po prostu wybijałem. Było najprościej. Wy nie wiecie, a ja wiem, słuchajcie, tu są jeszcze śruby, ale oczywiście sytuacja jest taka sama jak tutaj, nie chcą wyjść. Także bierzemy i szmarujemy tutaj te bolty i czekamy parę minut i będziemy je wybijać. Popsikane. Lampę wyłączyć, bo wam, bo mi to nie będzie w dzień potrzebna. 5 minut. Dajmy temu poleżeć. Słuchajcie, pytaliście się mnie gdzieś tam w komentarzach, z czego ja ten kanał zrobiłem. Już wam mówię, ten kanał, proszę ja was, to jest zrobiony z bramy. Już wam pokazuję, jakiej bramy. Mam halę. I ta hala ma takie wielkie drzwi. I to jest taka sama stal na tych drzwiach, jaką mamy na ogrodzeniu. Tutaj mamy ogrodzenie. To ogrodzenie, nie wiem ile tu jest, 20-30 lat. Takie. To jest ta sama stal. Tutaj w koło to mam, wszędzie jest to ogrodzenie. I słuchajcie. Tam wszędzie w koło to ogrodzenie idzie. I teraz ktoś powie, przerdzewieje ci to, słuchajcie. To jest tutaj w ziemi wkopane, tak jak mówię, nie wiem, 20-30 lat. Kiedyś był skład drewna w ogóle, opału, węgla. I to nie przerdzewiało. Także mi się wydaje, że w tym moim kanale przez kolejne 10 lat też nie przerdzewieje. Zaoszczędziłem kupę pieniędzy na tym. Materiały budowlane teraz kosztują masakrycznie duże pieniądze. A tak mam stalowy kanał. Jest fajny. Jeszcze oczywiście nieskończony, słuchajcie. On jeszcze pójdzie jakieś 3-4 cm w dół. Na razie go nie opuszczałem, bo mówię, lepiej opuścić, niż potem go podnosić, nie? Także jeszcze troszkę. Tutaj, gdzie są deski, tu, tam, tu będzie beton w koło. Na jakąś szerokość, nie wiem, 40-50 cm. Tak, żeby można było kołami wjeżdżać na niego, nie? I będzie jeszcze, ten beton będzie miał zbrojenie robione i będzie mocowany do tego kanału, aby jego stabilność wzmocnić, bo tu jest teraz taka zielona rurka, widzicie tam? Ona jest po to, żeby mi się to nie ścisło, w razie czego, wątpię, żeby tak się stało, ale w razie czego, na dole też jest taka, ale jak będzie beton, to już ta rurka zniknie. Na dole oczywiście też będzie beton, kanał jest głęboki. Jak ktoś jest niski, to ma naprawdę duży problem, żeby tamten samochód dosięgnąć. A właśnie, kanał ma metr, ja mam 1,85 m, także kanał też ma teraz 1,85 m. Tak jak mówię, on jeszcze pójdzie w dół. Także jest naprawdę wysoko jest. Dlaczego? Bo tutaj będzie jeszcze beton. Tak gdzieś dotąd. Beton będzie miał lekki spad, żeby woda, bo to jest kanał jest na dworze, że jak woda będzie sobie po prostu padała, żeby ściekała w jedno miejsce, tam zrobię jakiś odpływ, albo będę wybierał pompą, albo coś, nie wiem, po prostu, no mówię, kanał jest zrobiony po to, żeby można było
doraźczo coś naprawić. Ostatnio już wymienialiśmy tutaj w takich busach skrzynie biegów. Chłopaki wymieniali, nie ja. Tam takie różowe bydle stoi, widzicie? O! Paczka przyszła! Idziemy odebrać. Także na takie samochody to jest zrobione. Dobra, zobaczymy co przyszło. Nie była paczka. Goście przyszli. Uwielbiam gości. Nieważne. Myślałem, że przyszły części do tego tu. Klamota. Już trochę mamy. Już troszkę mamy. To się trochę zbiera. Jak dobrze pójdzie, to w poniedziałek będziemy składać. Zobaczymy, czy ta skrzynia biegów chodzi, czy nie. Żeby nie przegapić, daj suba z dzwonkiem. Jeżeli cię to interesuje, bo pamiętaj, ten samochód będzie na sprzedaż za dobre pieniądze. Suzuki SX4, jakby ktoś nie wiedział. Jest tam na kanale film. Jak nie będziesz mógł znaleźć, to mi pisz, to ci prześlę linka. Dobra, postaramy się to wybić jakoś, czekaj ta. Kurde, jeszcze z cztery ręce by mi się sprzydały, no. Przerwa techniczna. O! Jak nie posmarujesz, to nie pojedziesz. Kurde. Z której strony mam to ugryźć? A tu już wyszło. Jedna strona już wyszła. Teraz idziemy od strony kierowcy. Trzeba przejść. Czy mi się uda tu postukać? Cieńszy. Jakaś kurde kombinacyjna robota, coś na wyginać. O! O! Tadam! Chodźcie do góry, tu lepiej widać. O, czekajcie. Jak już przechodzę koło Vito. Popatrzcie, jak to już ładnie wygląda. Jak to już ładnie wygląda wszystko. Do rejestracji gotowe przeglądy będziemy robić, ale to oczywiście też na naszym kanale. Jak był robiony, co i jak. Także wchodź tam. Tam będzie to Vito. Jak nie znajdziecie linków, prześlę wam. Nie ma problemu. Dobra, tu. Widzi ta co jest? I to jest właśnie taki problem potem. Z biegiem lat, jak jest szyba zamknięta, te uszczelki się zgniatają i nie wracają do własnej formy. I tędy sobie po prostu woda kapie. Taka jest teoria na to. Trzeba by ściągnąć w całość najlepiej. Tutaj chyba było malowane na brud. Ciekawe, kto tak pomalował. Nie wiem. Nie powiem, nie pomogę. Nie wiem kto tak mógł pomalować. Nie mam pojęcia. Panie, kto by tak mógł pomalować? Nie mam absolutnie pojęcia. Skąd ja takie rzeczy mam wiedzieć? Panie, tego nie wiadomo. Dobra. Czekajcie, jak ja to robiłem tutaj? Ja przecinałem to, kurde. Co? Przecinałeś? Nie, jakoś to wyciągałem. Czekajcie, kurde, co miałem taką sklerozę? Przywilej starości, masakra. Dobra, robimy przerwę techniczną. Widzicie, tam te bolczyki tu są. Kurde, no. Muszę się dodać jakoś rozebrać. Już nie pamiętam jak. Przerwa techniczna. No i chyba wiem jak to było, bo nie ma innej możliwości. Trzeba tutaj podważyć. Widzicie? Wychodzi wtedy.
Ona tu jest łączona. Widać przecięcie. Ją trzeba po prostu całą wyciągnąć. Delikatniutko, delikatniutko, po leku, co by jej nie zerwać, bo spieprzyć łatwo, pamiętajcie, tu była klejona, też trzeba będzie ją czymś podkleić. Tamta nie była klejona, patrzcie, tamta nie była klejona, a to jest klejona. Jakimś angielskim wynalazkiem pewnie. O, i tutaj jest, o, widzicie, ona była tu łączona, klejona też. A tutaj mamy naszą dziurkę, o którą nam chodzi. I musimy się do tego dostać. A wiecie co, ja chyba to smarem posmaruję tutaj, będzie łatwiej wychodziło. Wychodzi. No i tu jest woda, zobaczcie. Widzicie? To jest mokre. Tu cieknie. O, proszę. Tu jest jej problem. Tu jest wszędzie woda. To i tak dziwne, że to nie zardzewiało jeszcze. Mamy naszą uszczelkę. To trzeba wyczyścić. Teraz trochę na sucho, trochę tak. Ten silikon dziwny tutaj się wyczyści. O. Jakieś dziadostwo. Dobra, bierzemy się. Szczoty. Ci się nie zmieściło. Żona pisała. A potem mówi, że ja polszczyzny nie znam. Ona pisze szczoty. Szczoty, kij. Szukamy. O, to. To jest taka fajna mięciutka. I tą użyjemy. Krętarkę. Jedziemy. I jedziemy. Słuchajcie, chodzą już zakłady. Kto się pierwszy wpieprzy do tego kanału? Kto będzie pierwszy? I niestety, ale wszyscy obstawiałem, że to będę ja. Pewnej wieczornej soboty, jak tu od chłopaków ukraińskich przyjdę z poważnej rozmowy biznesowej jakiejś, to jak tak będę szedł, to zanim dojdę do tego mojego fuaje tutaj, to się tutaj wpadnę po prostu. Także możecie obstawiać, u buchmacherów sobie już tam zakłady idą. Mam deski do tego kanału, tylko trzeba po prostu je położyć. No. Nie, muszę jeszcze ten. Robotę tam jest, takie obramówkę trzeba dospawać do tego. I wtedy deski, nie? Bo tak się deski przesuwają po tym. No a deski już są, to są te. Opla. To są te wszystkie czarne, które tutaj leżą, nie? I tam pod drzewem są oparte jeszcze. Mam komplet desek tutaj, dociąłem. Zaimpregnowałem je. I czekają, no ale mówię, no trzeba obramówki na kanał, żeby one tam wchodziły sobie, ładne takie klik-klik było, nie? Praca. Dobra, czyścimy to. O panie, ta moja, to jest za delikatne. To jest za delikatne. A ja nie mam pewności, czy tam to jest szczelne. Także idziemy pod ruciaka. Taki jeszcze nie za ostry. Zobaczymy tym. No schodzi. Ciężko, ale schodzi. Dobrze, bo przy okazji się robi lekko chropowate. Lepiej się do tego nowy silikon przyczepi.
To jest z aluminium i tutaj aluminium oksyduje. Dlatego to nie zardzewiało, bo to jest ta ramka tutaj wstawiona z aluminium. Dach jest stalowy, a to jest aluminiowy. W ogóle ten samochód ma bardzo dużo aluminium. A propos tego dachu, dlaczego on tak jest wykonany, ja wam powiem, bo to było tak po prostu na szybkiego pomalowane. Ja wiedziałem, że ten dach będzie musiał być jeszcze raz malowany, bo tak trzeba było go po prostu pomalować, aby nie gnił, bo były naprawy wykonane. Ale mówię, teraz wystarczy miejscami tylko lekko przeszlifować, znowu poliuretan i będzie dobrze. O, to była taka warstwa zabezpieczająco-ochronna, że się tak fachowo na wysłowie. Jak będzie żona oglądać, będzie mnie chwalić potem. No i miód malina, a tobie pokażę jak skończę. Wyszlifowane i zobaczcie. Tutaj jest takie srebrne. Dlaczego? Bo tam odeszła ta guma i tamtędy najprawdopodobniej to ciekło. Najprawdopodobniej, ale podejrzewam, że też tutaj ta uszczelka już jest stara, zmiażdżona. Także będziemy wszystko robić. Najpierw czas tu dmuchnąć. Widzicie jak fachowiec malował? Ja wiem, mówię, tutaj nawet widzicie, zobaczcie, nawet tego nie myłem. Mówię, bo to było, chodziło tutaj mi tylko o to, żeby tutaj pomalować, bo tutaj było naprawiane, wiecie? No, także mówię, ten dach po prostu przejechałem od tak sobie. O. On tu będzie cały naprawiany. Jak tylko wyczuję 3-4 dni słońca, żeby tylko mokro nie było. Albo wjadę nim do garażu i sobie daszek zrobię, jak się należy. Tak też uczynię. Dobra. Mamy to. I teraz czeka nas kolejna robota, czyli wyczyszczę sobie jakoś tą gumę całą. A z tego tutaj, tu już nie będę pokazywał, trzeba to obrać z tego całego syfu. Nie. Po kolei, żeby to dobrą przyczepność miało. I będziemy robić dalej. Siabada, siabada, ty i ja, mydełko fa. Myję zęby, bo wiem dobrze o tym, kto ich nie myje, ten ma kłopoty. Szuruburu, szuruburu. Ha, ha, ha. Myjemy uszczeleczkę. Dokładniutko. Z tego całego syfu, glonów, co ona tam miała. Zajmie to pewnie z godzinkę. Ale jakoś idzie. Gumycka umyta i teraz czekajcie, bo trochę klamociarni przyniosłem. O co chodzi, o co chodzi? Tu mam taką fajną stalową linkę, to jest świetna rzecz, bardzo przydatna na przykład do przetykania dziur od szyber dachów, jak tam się zatyka, wiecie, bo jest elastyczna, twarda, fajna, zaraz nam będzie potrzebna. I któryś z tych wężyków wykorzystamy, trzeba tylko patrzeć, który się nada. Najlepiej się nadaje taki miękki, silikonowy, wiecie? Tu mam taki silikonowy, ale on będzie chyba za duży. Tak, jest dużo większy od tego naszego otworu, to nie jest dobrze, bo to jednak musi troszkę pracować. Także niebieski, nie? Ten będzie chyba za mały, to jest zwykły wężyk, taki jak od akwarium, wiecie? Widzicie, on jest troszkę za luźny.
powinno być w miarę dopasowane. Także ostatnia szansa, to była czwórka. Tu mamy wężyk, piąteczkę. Czekajcie, tu zagięte jest. Weźmiemy od tej strony. Jak to wygląda? O, i ten się nada. Ciężko będzie wchodził, o, ale nada się. I teraz co my musimy? Przede wszystkim musimy ten nasz wężyk stalowy przecisnąć przez naszą uszczelkę. No i jedziemy. Musi wyjść po drugiej stronie. No i mamy go. Wyszedł. Następnie sobie... Posłuchajcie, samego takiego wężyka nie przepchacie. Nie jesteście w stanie. I teraz najlepiej byłoby sobie tutaj takie... jakieś zagięcie zrobić albo coś. Czekajcie sobie. No, powiem wam szczerze, no nie wiem. Każdy wężyk inaczej, każda rurka inaczej. Zróbmy to tak. To sobie tutaj wezmę takim jakimś drutem, mocno winę. Mam nadzieję, że się uda za pierwszym razem. O, jakie kombinerki świetne. Czekaj, gdzie je znalazłem. Ciąć nie chcą. O! Jaki złom. Wyrzucić trzeba. Dobra. Weźmiemy może do środka, to włożymy. I... zawiniemy. I zakręcimy. Chodzi o to, żeby ten wężyk nam nie wypadł. Znaczy ten drut, ten co tam w środku jest, ta linka stalowa. Nie wiem, czy tak się da w ogóle to zrobić, powiem szczerze. Wcześniej jak to robiłem na tym drugim szyberdachu, to miałem silikonowy fajny wężyk, nasmarowałem go tłuszczem i przeszedł mi. No ale teraz takiego nie mam. Kurde, ciężko to. Twardy drucior. O, coś tam się odkręca. Nie no, trzeba inny sprzęt przynieść. To złom jest. Coś tu z tego wykorzystamy. Zobaczmy, może to. Ale cię powiem wam szczerze, nie wiem jak się takie obcęgi nazywają po polsku. Po niemiecku się to nazywa Gripzange. Wiecie, piszcie w komentarzu. To macie przy okazji przymusową naukę języka niemieckiego. Gripzange. Cange to są ogólnie cange. Cange to są szczypce, nie? I macie różnego rodzaju cange. Niemiecki język, łatwy język. Są zdania, wyrazy dwuczłonowe. Łatwo się skojarzyć samemu, co jest co. Zobaczymy, czy tak się skręci. O, i skręca się. O, właśnie zerwałem. I wyjdzie. Ale może przejdzie, kurde, zobaczymy. No tu trzeba kombinacji. Czekajcie, zróbmy tak, żeby dłuższy. Zagniemy, żebyśmy uszczelki nie poharowali, nie? To prawdę jestem jeszcze.
Dasz mu jakąś owinę. No jak nie wyjdzie, to co zrobię? Nic, film skasuję, nagram jeszcze raz inną metodę, która wejdzie. Zobaczymy, czy to przejdzie, czy nie. Chyba nie. Już jest problem, a jeszcze nie weszło. Kurde, to naprawdę ciężko. A jak posmarujemy smarem? A jak posmarujesz, to pojedziesz. Ale słuchajcie, ciasno jest z tym. No, chyba nic z tego nie będzie. Moja studnia się tam odzywa. Nie, tak nic z tego nie będzie. Za grube. O, widzicie, zerwałem wężyk. Inaczej. Spróbujmy to po prostu obciąć. I na smarze sam, bez tej linki. Może tak się uda. Wątpię, ale. Posmarujesz, to pojedziesz. Albo inaczej, jak nie posmarujesz, to nie pojedziesz. No i wchodzi jakoś tak. Ciężko, ale wchodzi. Bo to jest początek. Centymetr po centymetrze, ale fajna gruba. Kurde, nie wiem, czy ona nie będzie za gruba, wiecie? Bo to będę miał problem, żeby to ścisnąć. Ja chyba kupię inny wężyk. Albo założymy najpierw ten wąski, zobaczymy, czy on dociśnie. Może on wystarczy. No, będzie wideo godzinne. No, sorry. Jak tego? To może to wystarczy, kurde, żeby to nie było spłaszczone takie. On jest w miarę twardy, ten wężyk. Jejku, jak nie wyjdzie, jak będzie ciekło, to wstawimy jeszcze raz uszczelkę. To jest żaden problem. Wychodzi, wychodzi, zobaczcie, wychodzi. Aha, mamy go. Mamy go. Dziada. Wyszedł. Mamy wężyk przełożony. Nie było to wcale takie łatwe.
dużo smaru trzeba. I mówię, no najlepiej jest silikonowy. Dobra. Zakładamy to. Następny etap. Jak nie posmarujesz, to nie pojedziesz. Na sucho uszczelek się nie wciska, pamiętajcie. Można ją potargać. No może niektóre tam są do tego, żeby się na sucho wciskać, ale powinno być zawsze posmarowane. Niektórzy mówią, jeżeli nie potrzeba, żeby uszczelka miała smar, to się tam jakimś płynem do mycia naczyń robi, bo płyn potem można wodą wypłukać. Ale ja się tam za bardzo na tych uszczelkach nie znam. Jak wiecie, to tam piszcie mi w komentarzach. Czy trzeba uszczelki smarować, te miejsca, gdzie się to robi? Smarem, czy nie trzeba? Chodzi tu o to tylko, żeby po prostu no guma jednak ma opór, jak się ją wkłada, dlatego trzeba to smarować. Jak tego nie posmarujesz, to możesz ją potargać. Tego bym nie chciał. I teraz tak, bo te kanty tutaj na pewno pobrudziłem, to idę sobie po jakiś zmywacz silikonowy i to wyczyszczę, bo tutaj przyjdzie potem co innego. Chociaż wam powiem, że mówię, na tym drugim szyberdachu nie zakładałem tutaj nic, żadnej tu uszczelki, nie było tutaj dodatkowej żadnego silikonu. Mi się wydaje, że to ktoś zrobił, bo mu właśnie ciekło. Także nie wiem, ale nie wiem, zobaczymy. Zmyję to silikonem, popatrzymy, co będzie z tego dalej. Zwykły zmywacz do usuwania silikonu. Nic specjalnego. Problem jest w tym, że potem na ten tłuszcz, jakbyśmy tam coś zrobili, to nam się nasz uszczelniacz jakiś, co tam damy, jeszcze nie wiem, nie przyczepi. A potem już tego nie usunę, jak włożę uszczelkę. No i gitara. Idę po uszczelkę. No i co? Wkładamy. Dobra. Nie wiem jak, chyba raczej tak. Chodzi to wciskać, a jak jest tłuszczyk, to zobaczcie, jak to fajnie wchodzi. Paluszkiem, albo możemy sobie jakimś wichajstrem specjalistycznym. Kurde, okulary by się tego przydały. No, się trzyma. Dam. No, trzyma się. O. Dzięki temu naszemu zabiegowi ta guma jest dużo twardsza, bo jest wypełniona właśnie tym naszym wężykiem. I mi się to podoba. Palcem wchodzi. Także ja ją wkładam teraz naokoło. Zobaczcie, teraz tu już jesteśmy na mecie. Co trzeba zrobić? Obetniemy sobie te wężyki tak. Jeszcze tak poruszałem, wszystko tam się zgadza. Tak po 2-3 cm, żeby zostawało. Z jednej i z drugiej strony. Teraz ja sobie go z jednej strony rozetnę. Połóweczkę. Delikatnie, bo szkoda paluchów. Chodzi mi o to, żeby jeden w drugi wszedł. Z
troszeczkę smaru. O tak. I ostatnie zabiegi. O. To sobie tutaj wyczyścimy. Jeszcze jedna rzecz, której potrzebuję. Środek do czyszczenia hamulców. Zdrowo mu tam. Wydmuchać. Teraz potrzebujemy czystą gumę. Po to, żebyśmy mogli to zakleić. Na te smary, co tam daliśmy, byśmy tego nie zakleili. Także dokładnie to. Teraz już tam smaru nie potrzebujemy, bo już uszczelka jest włożona, także wypłukać to ile się tam da. Następny etap. Rozszerzymy troszkę i damy masy uszczelniającej do karoseli. Ja tutaj damy. Nie wiem, czy nie muszę nowej otworzyć. Pewnie będzie zaschnięta. Albo i nie. Nie, coś tam jeszcze jest. To jazda. Najlepszym narzędziem paluch. Wszędzie trzeba powciskać i ścisnąć. Ta masa do karoseli ma, masy do karoseli mają taki plus, że szybko zastygają. Jeszcze to umyjemy, a to już rozpuszczalnikiem. Takim zwykłym, o, nitro. Całej tej gumy uwalonej nie potrzebujemy. Chociaż tego i tak mnie nie będzie widać, nie? No ale tak czowak. Niech będzie ładnie. Tu jeszcze troszeczkę. Nie wiem jak wy. Ale ja jestem zadowolony. Wiecie co, wściekniemy tego do tyłu tu jeszcze. Moim zdaniem pyszota jak miód z kaszanką. I tego się trzymajmy. Dobra, zakładamy szybę. Szybka wstawiona. Wstawiona szybka. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Trochę ją umyłem, ale to będzie wszystko jeszcze myte i tak dalej, i tak dalej.
pozbieramy te wszystkie nasze klamoty i moczymy wodą. O, przy okazji jeszcze wrony nakarmiłem. Uszczelka teoretycznie naprawiona. Co nam z tego wyszło? Nie wiem. Trzeba przetestować, czyli robimy symulację burzy. Leję wodę. Wrony przyleciały, jedzonko im smakowało. Basia tutaj kruki wrony dokarmia. Kapie. Kapie woda. Tutaj kapie woda. A dlaczego? Tam jest taka uszczelka dziwnie za od góry kapie między szybą. Wiecie co? Aż dziwne. Zobaczcie. Pomimo wężyka kapie woda. A trzeba to zobaczyć. Co tam jest? Może coś się tam podgięło? Aż niemożliwe, no. Aż niemożliwe. Spróbuję to dokręcić, tylko potrzebuję dwie ręce. No i niestety, ale tutaj kapie. No trudno, trzeba to rozebrać jeszcze raz, wymienić ten wężyk. To musi być mocniej dociśnienie, ten wężyk powinien być grubszy. To jest po prostu na coś krzywe. No ale ja się tym nie będę przejmował, pieprzyć to. No nie, nie dzisiaj, to jutro. To nie jest powód do tego, żeby się stresować. Także na spokojnie to przyjmujemy.